Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj 26 maja, kiedy wspólnie oczekujemy z kolegą Zbyszkiem, z kolegą tutaj Łukaszem, o, proszę bardzo, Kamilem też, to oczekujemy na przylot gołębi. W międzyczasie wykonaliśmy zdjęcia 10 gołębiom młodym, rocznika 2016, pochodzącym z hodowli tutaj kolegi Zbyszka. Gołębie te już odstawiliśmy do gołębnika, ale kolega trzyma rodowody tych gołębi w dłoni i troszeczkę może wspomni, co to są za gołębie. Proszę bardzo. No, witam wszystkich. Pierwszym gołąbkiem, którego chciałem zaprezentować, jest to gołąbek o maści niebieskiej 21-132. Tu jest taka ciekawostka, bo żeśmy taką samą obrączką zaobrączkowali jak 330, bo to jest syn 330. Tylko inny rocznik. Tylko, że inny rocznik, no nie, to taki po prostu, żeby na przyszłość, jak było wiadomo, że 330 jest starszy, no to będzie tutaj o te 9 lat młodszy gołąbek. Następca to, bo ten chodzi, mówimy o ojcu, ojciec ma taki sam numer. Taki sam numer, 330, no. I tak jak jego ojciec. A to jest pełny brat mis po prostu, nie? Pełny brat mis i tak fajnie, bo mamy takiego nowego 330 po prostu, nie? Złote medalistki z wystawy gołębi w Brnie z 2014 roku. Także mamy tutaj nadzieję, z tym gołąbkiem wiążemy nadzieję, że będzie może lepszy od tatusia, będzie ciężko, ale może będzie, nie? No i plus jest samiczka od Adasia Piwarczyka, oryginał to jest z gołębi, które tam są z Michał Van Lind, które na WG Mazowsze tam po prostu zajął 6 miejsce z finałowego lotu, nie? Tutaj mamy te gołębie, które kolega ich prezentuje, zdjęcia tych właśnie wszystkich gołębi tam są na internecie, także my tutaj już ich prezentujemy, mówię, jest taka temperatura troszeczkę, no, warunki. Staraliśmy się, żeby jak najmniej tutaj obciążać. No, drugim gołąbkiem jest to gołąbek naklepany o numerze 21-162. Jest to gołąbek po prostu po synie słynnego gołąbka z Piet de Merwe. To jest po sam, on jest gołąbkiem po samicy Nana. To ona była na 11 tysięcy pierwsza, na 10 tysięcy pierwsza, także tutaj jest bezpośredni po synie Nana i po mamusi króla, także tutaj już reklamować nie trzeba. A z dołu jest to samczyk po samczyku. Samiczka po samczyku z Vandenabele w Blixema, widzę. Tak, tam jest bardzo mocno rozbudowany ten, bo to jest jeden z naszych lepszych rozbudowców z Vandenabele, 04 rok, ten 32-39-21. No i niżej jest gołąbek 10-70, no to już jest ze złotej pary i po córce 330, także tutaj też na 330 wchodzi. Trzeci gołąbek jest to maści niebieska 21-171. Wywodzi się z gołąbka takiego 09 roku, to już jest gołąbek z wszystkich praktycznie, z naszej złotej pary, z tego 604, co była 733, mamusi króla. Także tutaj w tym gołąbku jest to taka 09 rok, taka ściągnięcie linii naszych najlepszych gołębi. I później jest tutaj oryginał od Adasia Piwarczyka, samiczka, bardzo dobra rozpłodowa, która jest, wywodzi się z jego tych słynnych Adasia twardych gołębi Delbara 5911. Także te gołąbki, no, w krzyżówce z naszymi gołębiami się bardzo sprawdzają, nie? Piwarczyka, bo dają jeszcze dodatkowej twardości i takie pogody jak w tym roku pod wiatr czy jakieś pochmurne, no to nie jest to dla nich problemem, także tutaj i to zgłaszają też te krzyżówki właśnie Oleksiaka z Piwarczykiem z całej Polski, że to się sprawdza, bo dużo jest pochwał odnośnie Adasia Piwarczyka tych gołębi, nie? Następnym gołąbkiem jest to gołąbek niebieski 21066. To jest tutaj jest po gołąbku ze strony też tej złotej pary. Ale też tu jest samiczka od Adasia Piwarczyka, która to była, miała jako roczna 11 konkursów, też z tego 5911. No to był wybitny lotnik okręgu, reprezentant okręgu, także to jest jego jeden z najlepszych asów, jakie w życiu po prostu miał uchowane. Jest to w złotym gołębiu, jest na okładce, także artykuł jest o tym gołąbku, nie? No i plus tutaj jest z naszej strony znowu jest gołąbek. Tatuś króla jest pradziadkiem, tu jest samiczka od drapy, to jest taki jak na 31 tysięcy tam były pierwsze i tutaj jest 330 też dziadkiem, nie? Następnym gołąbkiem jest to gołąbek niebieski 21-121. To jest już taki starszy gołąbek po złotej parze z 10 roku, który już też wydał mnóstwo bardzo dobrych gołębi, tak jak nam tam mistrzostwo mistrza regionu w klasie B. A ciekawostką jest tu gołąbek, który Krzysiu wtedy mi polecił od pana Krzyżaka. To jest z Bosuły, po prostu z samiczcy ten. To jest od kolegi właśnie Stanisława Krzyżaka. Co często ta samiczka jest. Rozpłodowce takie, które miał, to był gołąb właśnie Kesa Bosuły. Ta samiczka łączona z tym Vandenabele, po prostu to ona wilczy, wtedy było 16 gołębi z finałowego lotu przeciało, a między innymi po tej samiczce były dwa gołębie na 16 gołębi, które przybyły tylko, nie?
No, także te gąbki się tu zaczynają przebijać. No i mamy pierwszego płowego, tam jeszcze będzie jeden, jest czerwony pstry, nakrapiany, przepraszam. No tu jest płowy gąbek o numerze 27003. To ten pierwszy, który jest wystawiony. No tutaj jest ściągnięcie, bo tutaj jest, to jest sen 330, później tu jest nasza mis, no tak jest, że z dwóch stron to jest już taki ten 13-295, to jest taki imbredzik z 330. Tu jest z tego derbara, tutaj Adasia i tutaj z tego płowego, no to jest tutaj też rewelacyjna na te nasze gąbki dane. Od dołu to jest gąbek z Barego, no to Bary, bo myśmy uratowali mu życie, po prostu zbudziliśmy go, wyciągli psu, no i tak nazwą... Nazwą Bary, tak? Bary, dokładnie, no i po prostu ten gąbek nam się później odzajemnił, po prostu był bardzo dobrym lotnikiem, nie? I tak to, ta linia się tak utrzymała, linia Barego, nie? Ale bardzo twarde gąbki, uparte i ten, nie? Następny gąbek jest to niebieski, o 27141, wywodzi się z gąbka z 14 roku 4036, to jest z ambitnej, to jest syn ambitnej, z naszego, co mieliśmy wicemistrza Polski. W kategorii B, to było dwa lata temu. Tak, szymelkane, bardzo ładnie te szymelki już tu, całe rodziny się sprawdzają, w Sanoku tam te gołębie, mają praktycznie tam 11 u Zarzyckiego, miał 11 konkursów rocznie, 700 był pierwszy, później te gąbie odstąpiły, koledzy, nie pamiętam nazwiska, to też zrobił tam po prostu mistrzostwo oddziału, nie? No te szmerki po prostu znakomicie chodzą, mimo że szmerków jest procentowo mało, ale te gąbki bardzo dobrze chodzą. I to płowy wyszedł właśnie, niebieski, przepraszam. Niebieski. No a tutaj jest dziadkiem, jest od drapy syn Czampa, nie? I tutaj jeszcze jest ciekawostką, bo tu prababcią jest mamusia Pazurka, no to jest tam z 330 córka i z tych Denisów, nie? Pazurka to jest, gąb z drużyny GMP. Tak, no i tu jeszcze mały włączony, to jest taki bardziej twardy gołąb, co ten. No i następnym gołąbkiem jest to tutaj fajny gołąbek, bo jest bezpośrednio po asie lotowym, to jest czerwony gołąbek 2107. I to jest po prostu gołąbek, który Adaś go miał, piwowarczyk od braci Baranowskich, nie? I tutaj ten gołąbek, po prostu to był as lotowy, który robił bardzo dobre wyniki i po prostu to jest bezpośrednio dziecko po nim. Ale tutaj jeszcze z dołu jest włączona moja krew mis i na 330, to jest imbred na 330. I tu jest też słynny Adasia piwowarczyka gołąb 923, który jest w gazetce Złoty Gołąb. Był pierwszy na tam 7000, pierwszy na 8000 na cały rejon. Także tutaj po prostu jest też taka krzyżówka, bo tutaj w ogóle takich gołąbi dużo dałem, właśnie krzyżówek, żeby takie, niektórzy chcą, jak już mają moje czyste oleciaki, no to dałem tak specjalnie, żeby mieli takie po prostu gołębie skrzyżowane już troszeczkę, żeby do tamtych gołębi, co już wcześniej mieli, żeby sobie mogli połączyć i na linię sobie ściągnąć, nie? I następnym gołąbkiem o numerze 21148 jest to na kraju. Taki jedyny, który ma bardziej ubogi rodowód, bo nie dlatego, że kolega nie ma, nie zdąży wpisać, bo on tam do tych gołębi mamy załączone właśnie oryginały tych. No to będzie tu załączone już na przykład od Handerka. No tu jest z Olimpijczyka tego 699, no nie, tutaj jest później... To jest mamusia akurat, ten 3669, a matką ten Hańca Mejera, to jest gołąb z linii Werkameny. No i tu Werkameny są, no nie, no i z góry, no to jest bardzo dobry gołąb nasz, tu od Hańca Mejera, to jest 1172, to jest też z Werkamenów, także tu jest na linii Werkamenów po prostu połączone, ale ten gołąbek już u nas wydał mnóstwo gołębi, łącznie z lotami młodymi, które miały na 4x4, 5x5, także tutaj i to są konkursy, które mają bardzo szybkie te gołębie, po tym 1172. Także to są gołębie, tutaj polecam jako na szybkość po prostu, nie? No i ostatnim gołąbkiem jest to gołąbek niebieski pstry, jest to podejrzewam samiczka 21136. No to jest po bardzo dobrym gołąbku, też wycofanym już do rozpłodu po tej złotej parze, bo tutaj gołąbki już jak najwięcej po prostu synów, jak koledzy tam zauważyli, jest wszystko pozostawione do rozpłodu, nawet te gołębie, co były lotowane z 20 roku, ze względu na ich dobrą wartość po prostu rozpłodową, po prostu zostawiliśmy jak najwięcej po prostu ich w rozpłodzie, żeby po prostu szybciej szło to rozmnożenie. A dodatkowo gołąbek to jest fajny gołąbek, taki od Kotarskiego Prawdziuka, po prostu z takich gołąbków też wybitnych, bo tam, bo Michał Jawory mi tu polecił, mój kuzyn jest kolegą tego właśnie Kotarskiego Prawnuki, po prostu mi tu polecili tego gąbka i myślę, że tutaj po prostu przyszłość wiążemy z tym gołąbkiem też. Także to są takie krzyżówki oleksiaków, które... To jest co ciekawe właśnie z nowych takich linii, bo
z tego co widzę, to też postarałeś się tutaj, żeby były te nowe takie nabytki i po tych jeszcze też... No bo dużo mają ściągnięte te gołębie i pytałem się, co tam mają z czym łączyć, dlatego tu polecam to, że są takie troszeczkę próbki, niektóre sprawdzone i te gołębie można do tamtych moich oryginałów po prostu włączać spokojnie, tak żeby po prostu też utrzymać, jak niektórzy sobie życzą, żeby później nie była jakaś... Tylko mają czystą krewę leksiaka, a zarazem wtedy jak mają takie czystą krewę leksiaka i włączając takiego gołąbka, bo to już to jest leksiak i po prostu taki wynik zamieszczając u mnie, przysyłając mi wynik na młody czy na stary, jakiś lotnik oddziału czy okręgu, to wtedy dostają brata gratis, także po prostu tutaj jest promocja, tylko po prostu trzeba udokumentować wynik, bo no dużo lotowców jest tych lotników, tylko nie wszyscy po prostu jak dopiero przez przypadek się dowiaduje, także tutaj zachęcam. Jakaś motywacja. No motywacja po prostu, żeby... A druga rzecz jest taka, że no często dobrego gołębia, który jest to lotnikiem okręgu czy oddziału, jest wycofany do rozpłodu, no i tu jest strata taka, że ten hodowca po prostu no by się boi go zgubić, chciałbym po nim mieć dzieci, nie? Ale ma brata czy siostrę, to no, może... On jest ten gołąb już asiorem, no jak jest plus tego, nie? Tego asiora po prostu w dalszym ciągu ciężko jest uchować, bo choćbym mu nawet sprzedał też brata, nie zawsze będzie takim asem, jak mogę w tej chwili obecnie, nie? No to tym asem sobie leci, a ode mnie nie ma straty, bo ja mu zabezpieczam po prostu brata gratis wtedy, no nie? I automatycznie jest to taki zysk dla hodowcy, że brata, nie daj Boże, jakby zgubił, to brata ma po prostu, nie? Dziękujemy bardzo, zachęcamy wszystkich do licytacji tych gołębi. Do zobaczenia, dobry lot.